przekazane przez Paramahansę Yoganandę. Siła życiowa. Siła życiowa w ciele ma nieograniczoną moc budowania go lub niszczenia. Ale siła życiowa może działać tylko tak, jak chce tego właściciel ciała. Większość ludzi nie wie, że może użyć swojej woli, by nakazać ciału, by przekształciło się w cudowny sposób. Dlatego cudotwórcza siła życiowa zwykle nie jest posłuszna świadomym instrukcjom tych ludzi. Siła życiowa nie może być również aktywowana przez wolę, która jest sparaliżowana przez uporczywe fizyczne lub psychiczne niedomagania. Silna wola potężnego uzdrowiciela może jednak ożywić wolę osłabioną przez chorobę. Wola uzdrowiciela i wzmocniona wola pacjenta budzą siłę życiową, aby mogła dokonać upragnionego uzdrowienia. Paramahansa Yogananda, The Second Coming of Christ. To nagranie, przesłanie, zawiera jedne z najważniejszych informacji, jakie potrzebuje świat ludzi usłyszeć oraz prowadzić w praktykę. I możesz być posłańcem tych prawd, ukochana istoto boska. Wystarczy tylko, że zaproponujesz wysłuchanie tych wiadomości swym bliskim i znajomym. Chodzi nam jedynie o przekaz dobra, z dobrej woli. Wiedz, że kocham Cię z czystego serca, z pokorą, bezwarunkowo i pragnę Twej miłości dla nas wszystkich. I tak się stało.